Teledetekcja satelitarna zajmuje się analizą obrazów satelitarnych, które wykorzystywane są w różnych dziedzinach nauk o Ziemi, w badaniach przyrodniczych, badaniach środowiska, ochronie środowiska. Na planszy mamy obraz dysku Ziemi przekazywany przez satelity geostacjonarne Meteosat. Przedstawiono Afrykę, a w północnej części widzimy fragment Europy. Jest to obraz wykonany z 36 tysięcy kilometrów od Ziemi. Satelita znajduje się w stałym położeniu i co pół godziny przekazuje podobne obrazy na Ziemię. Przybliżamy się w kierunku naszej planety. Na kolejnym obrazie zobaczymy Europę. Obraz opracowany w Wielkiej Brytanii na podstawie obrazów satelity meteorologicznego NOAA z urządzenia AVHRR. Jest to średnio rozdzielczy skaner, który monitoruje sytuację pogodową nad całym globem ziemskim, a na tym przykładzie mamy mozaikę obrazów satelitarnych dla Europy. Już na podstawie tego obrazu możemy się zorientować, że nasz kontynent jest zróżnicowany pod względem środowiska. To zróżnicowanie pozwala wyróżniać regiony różnej rangi. Regiony o większym rozmiarze będziemy nazywali makroregionami, regiony mniejsze mezo, jeszcze mniejsze mikroregionami. Podział naszego kontynentu na regiony różnej rangi przedstawia plansza obok, gdzie uwidoczniono granice poszczególnych regionów wyznaczone na podstawie cech obrazowych, takich jak barwa obrazu, struktura i tekstura. Przybliżamy się jeszcze bliżej Ziemi. Będziemy oglądali teraz Polskę na obrazie satelitarnym wykonanym we wczesnych latach 80. na podstawie zestawienia obrazów z satelity Landsat, który zaczął funkcjonować w roku 1972 i sukcesywnie przekazywał obrazy do wykorzystania w różnych ośrodkach naukowych. Tutaj mamy zestawioną mozaikę czarno-białą, wykonaną z barwnych obrazów. Jest to pierwsza mozaika tego rodzaju, wykonana w Polsce właśnie w końcu lat 70., na początku 80. Obecne mozaiki, które za chwilę obejrzymy, są bardziej doskonałe. Te zdjęcia z pierwszych Landsatów pozwoliły podjąć decyzję badania naszego kraju pod względem struktury środowiska, pod względem zróżnicowania tej struktury. Otóż na podstawie tych obrazów, których wykonano dziesiątki dla naszego kraju, można było wyznaczać te regiony, które poprzednio widzieliśmy dla Europy i które dają obraz struktury środowiska. Ta mozaika została zestawiona na podstawie, jak powiedziałem, kilkudziesięciu obrazów satelitarnych satelity Landsat. Na tej oto planszy mamy przedstawioną schemat według dat wykonania zdjęć. Te zdjęcia wykonywane były w różnych porach roku. Tu pokazano na przykład ukośnym szrafem zdjęcia wykonane od 1 maja do 15 lipca, następnie od 16 lipca do 15 października, no i od 16 października do 30 kwietnia. Nie podajemy tutaj roku wykonania zdjęć, bo to nie jest istotne. Chodziło o to, aby zorientować widza co do pory roku, w jakiej wykonano zdjęcia. Dlaczego? Dlatego, że w zależności od zmian faz wegetacyjnych zmienia się nieco obraz i powstaje pytanie, czy można ze sobą porównywać obrazy wykonane na przykład wiosną z obrazami wykonanymi na jesieni czy wczesną jesienią. No zupełnie odpada problem, tutaj widzimy, nie ma zdjęć zimowych, bo one całkowicie pokazują inny obraz, nie pozwalają wykorzystać tych obrazów do badania struktury środowiska. Na podstawie tych obrazów zestawiono właśnie podział regionalny Polski, to znaczy wydzielono jednostki, które charakteryzują się jednolitą barwą lub fototonem, strukturą i teksturą obrazu. Otóż okazało się, że te granice wyznaczone tylko na podstawie analizy obrazów satelitarnych w doskonały sposób oddają strukturę środowiska, ukazują jednolitość
powiązań poszczególnych komponentów środowiska, to znaczy budowy geologicznej, rzeźby, hydrografii, gleb i użytkowania ziemi w granicach pokazanych przez poszczególne jednostki. Na tym przeźroczu pokazano podział terytorium Polski na jednostki ujęte w sposób hierarchiczny pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu, co możemy określać jako makroregiony, mezoregiony i mikroregiony. Podział Polski przedstawiony na slajdzie obejmuje 12 jednostek hierarchicznych pierwszego rzędu pokazanych grubszą linią, 50 jednostek drugiego rzędu pokazanych cieńszymi liniami i 519 jednostek trzeciego rzędu. Powstaje pytanie, problem, czy te jednostki w jakiś sposób nawiązują do licznych podziałów regionalnych różnych komponentów środowiska, a może najbardziej podziału regionalnego Polski na jednostki fizyczno-geograficzne najbardziej popularnego. Otóż przeanalizowano kilkanaście wybranych jednostek wyznaczonych na podstawie obrazów satelitarnych z jednostkami wyznaczonymi przez profesora Kondrackiego, swego czasu profesora Uniwersytetu Warszawskiego, i porównano jednolitość środowiska w jednostkach wyróżnianych tylko biorąc pod uwagę cechy fizyczno-geograficzne i w jednostkach wyróżnionych na podstawie obrazu satelitarnego. Kolejne przeźrocze ukazuje nam porównanie jednolitości środowiska wyznaczonych poszczególnymi metodami. Regiony geograficzne pokazano kolorem żółtym i regiony fizyczno-geograficzne, czyli te wyznaczone na podstawie tylko map, komponentów, analiz środowiskowych, kolorem zielonym. Widzimy, że w regionach obejmujących czy reprezentujących Polskę północno-wschodnią geologia lepiej jest wyróżniana w podziale fizyczno-geograficznym, co jest w pewnym sensie zrozumiałe. Ale już rzeźba, wody, gleby, użytkowanie ziemi są lepiej lub równie dobrze widoczne w podziale wykonanym na podstawie obrazu satelitarnych. Im bardziej przesuwamy się na południe kraju, w obrębie wyżyn środkowo-polskich, widzimy, że już wszystkie komponenty środowiska są lepiej powiązane na podstawie obrazu satelitarnego niż podziału fizyczno-geograficznych. No, jeszcze lepiej jest to widoczne w regionach obejmujących region górski, Karpat, Beskidów Niskiego, Beskidu Niskiego i terenów górskich Polski. Okazuje się więc, że obrazy satelitarne są bardzo dobrym materiałem do wyznaczania jednostek regionalnych i do badania struktury środowiska. A teraz kilka przykładów, jak wykonuje się takie podziały regionalne na podstawie obrazów satelitarnych. Na planszy mamy obraz Kotliny Żywieckiej, Beskidu Żywieckiego, który pokazuje nam bardzo wyraźnie obniżenia dolinne oraz góry porośnięte różnego rodzaju lasami liściastymi i iglastymi. Widać na obrazie wyraźne granice poszczególnych regionów, które możemy w sposób prosty obrysować. W ten sposób, analizując analogowo obrazy satelitarne, które zostały wykonane przez satelitę Landsat skanerem TM, a które były wykorzystywane w programie FARE Land Cover do wykonania mapy użytkowania ziemi Europy, w tym i Polski. Tutaj dla celów dydaktycznych ukazujemy jedno z takich zdjęć. Na podstawie tego zdjęcia możemy wyznaczyć właśnie te granice, o których tutaj wspomniałem. Kalka taka jest bardzo prosta i ukazuje linie graniczne między poszczególnymi regionami. W ten sposób przeanalizowano około 300 zdjęć satelitarnych i utworzono właśnie granice poszczególnych poligonów, które tworzą potem cały podział regionalny ukazujący strukturę powierzchni naszego kraju, strukturę środowiska. Obrazy satelitarne wykonywane są w różnych skalach. To, co widzieliśmy przed chwilą na tablicy, był obrazem w skali w postaci papierowej 1 do 100 tysięcy. Tutaj z kolei mamy obraz wykonany z satelity SPOT, opracowany w zakładzie teledetekcji środowiska, opracowany w sposób cyfrowy, który już pokazuje dokładnie ten sam obszar, bo w skali 1 do 25 tysięcy.
Tego rodzaju obrazy pozwalają wyróżniać już nie tylko mikroregiony, ale możliwe jest wyróżnianie nawet jednostek mniejszych, które możemy nazwać nanoregionami, a więc czwarty stopień podziału. I tutaj mamy przykład takiego podziału tego terytorium na jeszcze mniejsze jednostki poniżej szczebla mikroregionalnego. One w dużym stopniu już nawiązują do użytkowania ziemi, pokazując powierzchnie rolnicze w różny sposób użytkowane oraz obszary leśne, czy też obszary z przewagą łąk, co decyduje o fizjonomii, o krajobrazie tego terenu. Jest to jeden ze sposobów analizy, sposób taki analogowy, pokazujący mapy wykreślone ręką człowieka na podstawie właśnie obrazów satelitarnych. Kolejną fazą wykorzystania obrazów satelitarnych są oczywiście metody geoinformatyczne bazujące na różnego rodzaju obrazach cyfrowych, wykorzystujące programy cyfrowego przetwarzania obrazów i zestawiania wyników. Te wszystkie kalki, które wykreślono dla poszczególnych obszarów Polski, zostały zestawione na jednym podkładzie kartograficznym i za chwilę pokażę serię slajdów, na których będą pokazane właśnie już zestawione kartometrycznie jednostki poszczególnych szczebli hierarchicznych. Na pierwszej planszy ukazano podział terytorium Polski na jednostki pierwszego rzędu. Mamy już w tym podziale ich 12. Są to jednostki zestawione w programie Geomedia, który jest bardzo dobrym oprogramowaniem do tego rodzaju badań. Poszczególnymi kolorami wyznaczono duże regiony w strukturze, rysujące się wyraźnie w strukturze obrazów satelitarnych. Jak to plasuje się na obrazie satelitarnym? Ten program umożliwia zestawianie czy łączenie obrazu kreskowego z podkładem zdjęcia satelitarnego. Tutaj mamy obraz satelitarny opracowany w Instytucie Geodezji i Kartografii, na który narzucono w sposób już automatyczny granice jednostek pierwszego rzędu. Te poszczególne jednostki wyraźnie różnią się w swojej barwie i strukturze między poszczególnymi obszarami. Kolejny slajd pokazuje drugi stopień hierarchii podziału. Są to jednostki mezoregionalne. Granicami czarnymi zaznaczono obszary właśnie tych 50 kilku mezoregionów. One również dokładnie wpasowują się w obraz satelitarny. Na obrazie satelitarnym pokazano je, granice pokazano barwą żółtą. Widzimy, że poszczególne obszary wyraźnie różnią się między sobą. I wreszcie trzeci poziom podziału, jednostki mikroregionalne pokazane białymi granicami, które również doskonale wpasowują się w podział uwidoczniony na obrazie satelitarnym. Tak więc jest to przykład łączenia obrazów kreskowych, map, z podkładami obrazowymi. Dalszym tokiem postępowania jest tworzenie bazy danych o tych regionach do skali mikroregionalnej. I tutaj pokażemy kilka slajdów ukazujących możliwości programowe w tym zakresie. Pierwszy slajd pokazuje mikroregiony obejmujące całe polskie Karpaty. Poszczególne regiony mają swoje kody cyfrowe, jest w tabelce pokazana ranga regionu, pokazany jest obszar, powierzchnia. W przypadku tego regionu tutaj mamy 910 km kwadratowych. Jest to region położony w okolicach Gorlic na południu Polski. Również w podkładzie obraz satelitarny z zaznaczonymi granicami. Następnie przystępujemy do analizy poszczególnych mikroregionów. Będzie to pokazane na przykładzie właśnie tego mikroregionu z Beskidu Niskiego, z okolic Gorlic. Na wstępie wycięty obraz mikroregionu ukazujący zróżnicowanie
pokrycia terenu i struktury geologiczne. Jest to obszar zbudowany przez płaszczowinę magórską z charakterystycznym układem grzbietów równoległym o kierunku północny, zachód, południowy, wschód między poszczególnymi grzbietami porośniętymi drzewami, lasami iglastymi, liściastymi, lasami mieszanymi, co jest oddane bardziej brązową barwą, są doliny wykorzystywane przez rolnictwo. A więc widzimy tutaj nie tylko zróżnicowanie użytkowania ziemi, ale również pewne struktury geologiczne. Idąc dalej, możemy wnioskować o strukturach rzeźby, o sieci hydrograficznej. Te wszystkie elementy są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Program Geomedia umożliwia wyświetlanie kolejno poszczególnych komponentów środowiska. I na kolejnej planszy mamy pokazaną tylko dla tego regionu wyciętą mapę geologiczną opracowaną w Państwowym Instytucie Geologicznym. Następnie mapę geomorfologiczną, czyli charakterystykę geomorfologiczną, która ukazana jest na mapie geomorfologicznej Polski opracowanej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. I wreszcie w podkładzie możemy oglądać mapę gleb dla tego terenu opracowaną przez gleboznawców. A teraz jakie są możliwości schodzenia od ogólnego obrazu satelitarnego do bardzo szczegółowego wnioskowania o danej terytorium, przedstawianym już na podstawie zdjęć lotniczych wykonywanych z różnych pułapów. I teraz zobaczymy taką migawkę. Zaczniemy od terytorium Polski dla jednego obszaru i zejdziemy do pokazania poszczególnych budynków nawet, które będą widoczne już na obrazach lotniczych. A więc spojrzenie na terytorium Polski z orbity satelity Landsat. Interesuje nas fragment terenu położony w Polsce Południowej, w okolicach Gorlic, mniej więcej w tym miejscu. Trudno jest wskazać punkt dokładnie, ten, o który będzie nas interesował w tej skali. Jest on lepiej już widoczny na obrazie w skali 1 do 100 tysięcy, opracowanym w Zakładzie Teledekcji Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje nas obszar tutaj Gorlice, Dolina Ropy, Góra Maślana, Miejska Góra, Bartnia Góra. No, tym niemniej ten obraz jeszcze w ogólnych kategoriach pokazuje poszczególne formy rzeźby, czy też formy użytkowania ziemi. Znacznie lepiej jest to widoczne na obrazie lotniczym wmontowanym w obraz satelitarny. Tutaj mamy możliwość oglądania jednoczesnego obrazu satelitarnego, który jak widzimy ma strukturę rastrową, jest to obraz cyfrowy, z wmontowanym dokładnie obrazem lotniczym wykonanym w ramach programu FARE, w ramach którego sfotografowano całą Polskę w skali 26 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, że poszczególne kontury dosyć gładko przechodzą z obrazu lotniczego w obraz satelitarny. Świadczy to o precyzji łączenia tego typu obrazów. I jeszcze następna faza, kiedy to w obraz lotniczy w skali do 26 tysięcy wmontowano obraz lotniczy w skali 1 do kilku tysięcy, ukazujący już szczegóły, poszczególne zabudowania. To są tereny objęte stacją naukową Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Szymbarku. I dalej w ten obraz możemy wmontowywać czy pokazać jeszcze większe szczegóły, które przedstawione są na kolejnym obrazie wykonanym już z samolotu lecącego na wysokości kilkuset metrów. Tak więc możemy oglądać Polskę jako całość, potem poszczególne regiony, schodząc do poszczególnych zabudowań, poszczególnych posesji, zdjęcia więc lotnicze w połączeniu z satelitarnymi, lotniczymi niskiego, wysokiego pułapu pozwalają nam na szczegółową analizę środowiska geograficznego w skali całego kraju, w skali kontynentu, czy też w skali globalnej. Proszę Państwa, to co pokazałem dlatego, że jest to zarys takiego problemu, na którym obecnie pracuję, którego celem jest utworzenie bazy danych o środowisku geograficznym Polski, która by baza umożliwiała dostęp zarówno do obrazów satelitarnych, jak i map różnego rodzaju komponentów geologicznych, geomorfologicznych, glebowych, hydrograficznych i użytkowania ziemi.
Chodzi o to, żeby osoba, która interesuje się środowiskiem Polski, mogła w sposób łatwy, lekki i przyjemny obejrzeć region, który go interesuje, z pułapu satelitarnego, pokazujący w sposób obiektywny zróżnicowanie środowiska, ale również, żeby wybierając kolejne poziomy informacyjne, mogła wejrzeć w budowę geologiczną tego regionu, w rzeźbę tego regionu, w wody gruntowe, wody powierzchniowe, jakie tam występują, w gleby, jakie tam są, oraz w użytkowanie ziemi to, co jest widoczne na różnego rodzaju oddzielnych materiałach. Umożliwi to w ten sposób popularyzację wiedzy o strukturze środowiska Polski w nowoczesny sposób, wykorzystujący nowoczesne materiały satelitarne, lotnicze, wysokiego pułapu, niskiego oraz w niektórych przypadkach, co jest zrozumiałe, bo trudno jest przedstawiać kraj z bardzo dużą szczegółowością w badaniach naziemnych, poprzez jakieś zdjęcia naziemne, ukazujące zabytki kultury materialnej, zabytki przyrodnicze, pomniki przyrody, tak aby móc zobaczyć to, co można zobaczyć w sposób ogólny ze zdjęć satelitarnych i lotniczych, a również pokazać to w zdjęciach naziemnych. Te zdjęcia naziemne są bliższe człowiekowi spojrzeniu, a nawet być może w przyszłości, tutaj już puszczam wodze fantazji, może jakiś dźwięk lasu, ptaki, które w tym lesie akurat będą śpiewały, czy też jakieś inne obrazki, które są charakterystyczne chociażby z festiwali kulturalnych, etnograficznych, których mamy w różnych regionach Polski, jako migawki mogłyby uzupełnić ten obraz naszego kraju.